Jastrzębie-Zdrój to miasto ładne i na pierwszy rzut oka sympatyczne. Ale jak wszędzie, mamy tutaj zaułki, w których lepiej na siebie uważać. Podyskutujmy o bezpieczeństwie. Jastrzębie-Zdrój, według Pani to bezpieczne miasto. Czy czuje się tutaj Pani bezpieczna? No, ja uważam, że jest dość bezpieczne. Dość bezpieczne miasto. No, sądzę, że poza drobnymi incydentami raczej bezpieczne jest. Nie. Dlaczego? No tyle chuligaństwa jest. Nikt z tym nie walczy. Mamy policjantów, mamy Straż Miejską. No, mamy, widać, tylko że oni działają... No, działają w swoich pokojach. Uważam, że mi nic nie grozi dookoła. Nie mamy chuliganów, łobuzów? Nie mamy, nie spotykam. Policja się sprawdza razem ze Strażą Miejską? No, pętają się i odstraszają na pewno. Czy w Jastrzębiu-Zdroju czuje się Pani bezpieczna? No, jako stara baba to mniej więcej tak. Ja niby nie chodzę w nocy, więc nie wiem, no to może by się bardziej młodzi mogli wypowiedzieć na ten temat. Czy czujecie się w Jastrzębiu-Zdroju bezpieczni? Bardzo. Dlaczego? Dawno już było jakieś takie przestępstwo czy coś. Kiedyś tu naprzeciw mojego bloku też jakąś babkę okradli. Po 4 rano napadli, okradli. Uważa Pani, że Straż Miejska jest potrzebna w naszym mieście? Nie. Dlaczego? No, ale nic nie działa, nic nie robi. Nie widać dzisiaj na ulicy. No pewnie, przyjadę raz na miesiąc czy na 2 miesiące raz na ulicy i co, to jest straż? Proszę Pana, Straż Miejską to jest jak świąteczny rodzynek w cieście, żeby spotkać Straż Miejską. Nie ma ich? Absolutnie. To komu im płacimy te pieniądze? A ja nie mam pojęcia, właśnie się też zastanawiam. Jednak Straż Miejska mi się zdaje, że bardziej jest taka ruchliwa. Na ulicach ją bardziej widać, aniżeli policję. Może mnie raz pokażą w telewizji. Pokażą, teraz na pewno pokażą. O, maszcie. Niech Pani nam powie, czy w tym naszym ładnym mieście czuje się Pani bezpieczna. Proszę Pana, ja się wszędzie czuję bezpieczna, bo ja się tylko boję diabła i Pana Boga. Poza tym nikogo. Strzelano do mnie w życiu, byłam kilka razy na łożu śmierci, a ja wciąż żyję o 100 lat za długo. Czy Jastrzębie jest miastem bezpiecznym? Wydaje mi się, że chyba tak, najgorzej nocą. Spotyka Pani nocą jakichś łobuziaków? No często się zdarza, że spotykam łobuzów, bo ja bardzo późno z pracy wracam. Nie boję się niczego i nikogo. Niczego i nikogo. A kto do Pani strzelał, jeśli mogę spytać? Mój pierwszy był świętej pamięci mąż. Był oficerem milicji i myślał, że jak do bandziorów strzela, to nawet może do własnej żony. Nie mam miasta, nie mam osiedla, gdzie nie byłoby jakichś bandziorów, ale troszkę mnie nikt nie zaczepia, także nie, jest w porządku. Zbiry to czasami mogą być, ale tak nie ma takiego, że rozwalają wszystko i tak dalej, więc jest bezpiecznie chyba. Spotyka Pani patrole interwencyjne, czy to policji, czy straży tak, miejskiej? Tak, często widzę właśnie policję, która na piechotę chodzi, bądź właśnie samochodem jeździ, także. Ale wydaje mi się, że w miarę jest bezpieczne miasto. Częściej widzimy funkcjonariuszy, mamy, mi się wydaje, większe zaufanie do nich. No i tak mi się wydaje, że mają większe instrumenty prawne do egzekwowania jakichś tam wybryków. Czy w naszym mieście jest Straż Miejska? O, teraz? To mnie Pan zaskoczył, bo teraz to tak słabo widzę. Kiedyś było bardziej widać tę Straż Miejską, a teraz... Czy w Jastrzębiu mamy Straż Miejską? Jasne. Widać ich? Ja mam takie szczęście, że codziennie mi się zdarza albo policja, albo Straż Miejska. Kiedyś szłam, proszę Pana, z miesiąc temu, szli strażnicy dwóch, ja mówię, o, Straż Miejska, uśmiechnęli się i poszli. Ja też nie wiem, też się zastanawiam, za co my im płacimy, co oni robią. Czy zauważa Pan strażników miejskich w naszym mieście? Tak, chodzą. I to ładne dziewczyny takie nawet. A więcej policjantów czy strażników Pan widuje? Strażników. Czy zauważacie Straż Miejską na ulicach? Tak, dużo. Dużo? Mhm. I ci potrzebni, i ci potrzebni. Ci się zajmują większymi sprawami, na przykład ci policjanci, takimi już kradzieżami poważnymi. Uważa Pan, że straż jest niepotrzebna? Nie. Dlaczego? No z tego względu, że nic nie robią. Zgłosi się do nich po coś, to oni nic nie mogą. To po co się mam zgłaszać? Po co oni są? Kto w Panu wzbudza większy szacunek? Policjant czy strażnik miejski? Na pewno policjant. Policjant, oczywiście, że policjant. A dlaczego nie strażnik?
Wiem, myśmy się jeszcze nie nauczyli tego. Nie mamy takiego dobrego przykładu, żeby tak interweniowali coś czy coś. No Straż Miejską znamy tylko z nieprzyjemnych sytuacji, kiedy wręczają nam mandaty, prawda? Tylko tyle? No. Gdzieś zaparkujemy przypadkowo na chwilę, bo potrzebujemy gdzieś wyskoczyć. Kogo bardziej się boicie? Policjantów. A dlaczego nie strażników? No jakoś tak, bo policjanci mają większe prawa. No, bardziej policjanta się boję. Dlaczego? Nie wiem, no taki mam szacunek do nich. Jak już wie pan, jak jesteśmy tutaj, to najpierw chciałbym zapytać, co za człowiek zrobił tam te światła? Co? Jeździł pan? No jeżdżę, ale mi szlak trafił, za przeproszeniem, tam jak przyjadę. Kto w pani zbyta większy szacunek, policjant czy strażnik miejski? Proszę pana, że policji nie lubię, to jest wiadomo, bo miałam policjanta męża, to przeżyłam gehennę straszną i nie lubię tych ludzi, a jeżeli... Myśli pani, chodzi... że każdy policjant tak jest? Tych, których ja w życiu znałam i spotkałam, to nie byli dobrzy. A teraz może są dobrzy, no nie wiem, proszę pana. Miała kiedyś pani styczność z policjantem albo strażnikiem? Tak. To fajne chłopaki? Myślę, że tak. Nie. Bardzo sympatyczni i pomocni. Przede wszystkim pomocni. Dwie godziny łażenia i ani jednego patrolu.